Widzicie, jak ładnie uporządkowane? Jedno po drugim, aż się chce policzyć: 0, 1, 2, 3, zwarte, nie są rozstrzelone, to jeden, to drugi tam. Przypominają tablicę o niej dzisiaj. Wraz z rozwojem nowych standardów C, rozwijają się jego kontenery. Kontenery, czyli takie worki na dane, takie struktury, które przechowują jakieś dowolne dane. Gdyby kontener istniał jeden taki uniwersalny, który daje szybki dostęp do danych, który bardzo łatwo wyszukuje jakąś konkretną informację wewnątrz siebie, no to pewnie nie byłoby tych kontenerów tak dużo, jednak jest ich sporo, różnie się dzielą, powolutku będziemy je poznawali, a na początek tablica RAI. Right. Tablica to przedstawiciel kontenerów sekwencyjnych. Możemy się spotkać z terminem kolekcje uporządkowane. One cechują się tym, że każdy element w kontenerze ma określoną pozycję zależną od momentu wstawienia i miejsca wstawienia i niezależną od wartości wkładanej do kontenera. Array jest właśnie przedstawicielem takich kontenerów sekwencyjnych, uporządkowanych kolekcji. I musimy przy tworzeniu tej tablicy określić jasno, ile ona będzie mieć elementów, bo później nie będzie można zmienić wielkości takiej tablicy, co najwyżej wartości elementów, które zawiera. Do elementów tablicy dostęp mamy przez indeks, czyli pozycję elementów tablicy. RAI przechowuje dane w sposób zwarty o właśnie, dlatego Wam pokazałem to na początku takie to poukładane jedno po drugim. I to jest dokładnie tak, jak tablica jeszcze z C. Z tym, że dodaje lepszą kontrolę i jest częścią tych kontenerów nowych standardów, nowej biblioteki. Aby używać tablic, potrzebujemy biblioteki o nazwie dokładnie Array. A później, już sobie jedziemy. I tu zobaczcie, mamy taką pierwszą definicję, deklarację tablicy. Jakaś tablica zawierająca napisy. I tutaj musimy dobrze określić typ. Popatrzcie, słowo array, a potem w nawiasach kątowych mamy najpierw typ, czyli co będziemy przechowywali w tej tablicy, i po przecinku jest tutaj stała wielkość, ile będzie miało, ele ile będzie miało elementów nasza tablica. I to jest ważne, że typ tej tablicy to jest cały tutaj ten y, fragment. tak? Czyli typem nie jest samo array. Array string i 6. To jest cały te, ten typ tego nowego kontenera. Nazwałem go names i tutaj mamy inicjację nawiasami klamrowymi i w środku mamy zdefiniowane trzy elementy, pozostałe trzy będą napisami pustymi. Taka fajna cecha wykorzystania nawiasów klamrowych. Poruszać się po tablicy możemy z wykorzystaniem indeksu, dokładnie tak jak było jeszcze w starych tablicach. Mamy tu zmienną i, która na początku jest zerem, bo 0 to indeks pierwszego elementu w tablicy. Liczymy od 0. Następnie przesuwam się tutaj w każdym kroku pętli po kolejnym i inkrementując go o 1, aż do wielkości. Tutaj zobaczcie, że Array dostarcza nam metodę Size, która to metoda zwraca ilość elementów. No i tu wyświetlamy sobie te elementy, a dostęp do konkretnego elementu odbywa się właśnie poprzez taki operator nawiasów kwadratowych. Po nazwie tablicy. Indeks elementu i dziękuję. Jeżeli nie potrzebujemy indeksu, a chcemy po prostu dobrać się do elementów tablicy, możemy to zrobić elegancko tutaj, wykorzystując nasz typ Auto i taką oto formułkę, gdzie mamy Auto E, dwukropek Names i tutaj E będzie kopią kolejnych elementów z Names. Tutaj je wyświetlam, no ale mógłbym zrobić z tą kopią cokolwiek. Tutaj mamy jeszcze podobny, podobną pętlę For, ale użyliśmy referencji, zatem E będzie. Odwnosiło się do oryginalnych wartości. Zmiana tego e będzie zmieniała wnętrze names. A tu jeszcze wyświetliłem sobie te wszystkie elementy, wykorzystując moją funkcję. Jeżeli byśmy to teraz sobie skompilowali do dokładnie tego miejsca, to zobaczymy zawartość naszej tablicy. I tutaj mamy, o proszę bardzo, na zerowej pozycji Janusz, Grażyna i Czesiek, na drugiej, a potem trzy napisy puste. Jeszcze sobie o tego stla wyświetlimy. I tutaj widzimy też, jest Janusz, Grażyna i Czesiek, łącznie 6 elementów. Zwróćcie uwagę na ten komentarz. Gdybym chciał w ten sposób zadeklarować tablicę, array right, int, i tu jakaś zmienna. Ta zmienna nie jest w tym wypadku stałą. Wprawdzie wiem, że jest to zwykła liczba 10, i wstawienie samej dziesiątki nie byłoby błędem, ale już wstawienie zmiennej sprawia, że nie pójdzie ta kompilacja. Tutaj by się nam kompilator po prostu obraził, powiedział to nie jest stała, nie wiem ile tej pamięci tutaj przydzielić, i tak dalej. Oczywiście da się to w pewnym sensie obejść, o ile wyrażenie tu wstawione jest traktowane jako wyrażenie stałe. Ale o tym w przyszłości. A teraz wprowadzę króciutko w pojęcie iteratora. O samych iteratorach powiem więcej w następnych odcinkach, ale teraz chociaż troszeczkę, żebyśmy mogli się zrozumieć. Iteratory są używane we wszystkich kontenerach i są to takie obiekty, które wskazują na elementy w kontenerach. Można o nich myśleć trochę jako o wskaźnikach, ale to nie są te wskaźniki z C, takie, które tam tworzyliśmy za pomocą gwiazdki przy definicji typu, chociaż również później w użyciu będą korzystać z operatora wyłuskania, za chwilę to zobaczymy. Iteratory, jak już mówiłem, omówię, na razie trzeba o tym myśleć jako pewnym takim obiekcie wskazującym na przechowywane obiekty. Czyli iterator to nie jest obiekt, który jest wewnątrz kontenera, ale to jest taki wskaźnik, taki uchwyt, coś co pozwala mi namierzyć ten obiekt wewnątrz jest taką pozycją i pewnym odniesieniem. Można właśnie o tym pomyśleć trochę jak o wskaźniku. A oto przykład użycia takich iteratorów. Zobaczcie. Mamy oto pętlę for i tutaj w inicjatorze, w inicjacji tej pętli tworzę sobie iterator typ auto, niech sobie sam kompilator podbierze typ z tego co zwróci mi metoda begin. Zobaczcie, tablica ma taką metodę begin. Ta metoda begin zwraca Pierwszy iterator na pierwszy element, na ten, który normalnie oznaczylibyśmy indeksem 0, ale tutaj właśnie nie posługujemy się tymi indeksami sekwencyjnymi, czyli 0, 1, 2 czy 4, tylko iteratorami, czymś innym, pewnym abstrakcyjnym obiektem. I tutaj mam taki warunek naszej pętli. Dopóki ten iterator nie jest iteratorem pobieranym z mojej tablicy poprzez metodę AND. Metoda AND to jest. Taki iterator za ostatnim elementem, a więc dopóki nie przesunę się za ostatni element, będę powtarzał kolejne tutaj instrukcje. A tu iterator inkrementuje. To nie jest plus jeden, to jest tak jakby przesunięcie się dalej w tablicy o jedno pole dalej. Czyli można by powiedzieć, troszeczkę to przypomina taką listę jednokierunkową. Jak nie wiecie, co to. To się wkrótce dowiecie. Po prostu przechodzę dalej na element w tablicy i tutaj sobie wyświetlam. I zwróćcie uwagę, co? Wyświetlam sobie gwiazdka iterator, a więc gwiazdka iterator działa jakby dokładnie wskaźnik czyli iterator wskazywał na ten element, a gwiazdka idzie pod ten adres i tam, co ten iterator wskazuje, wyświetla. Zatem wyświetlą się trzy imiona. O, F10 i mamy. Korzystam z iteratorów, i poszedł Janusz. Teraz drugi krok i pójdzie Grażyna i jeszcze raz o i patrzmy już się też wyświetlił czasiek. Potem jeszcze się trzy razy wyświetli nic, no bo są elementy kolejne tylko puste. Podkreślam raz jeszcze. Iterator to nie jest wskaźnik w takim wcześniejszym z języka C rozumieniu. Jest to Coś nowego, chociaż trochę można tak o nim myśleć jako wskaźniku, zwłaszcza kiedy używamy operatora wyłuskania, bo wtedy zachowuje się nasz iterator zupełnie jakbyśmy tutaj użyli wyłuskania w starych wskaźnikach. Idźmy sobie dalej, i tutaj wyświetlę nam, jakiego w zasadzie typu jest ten iterator. Nie jest to w tym momencie jakoś szczególnie potrzebne, ale skorzystamy ze znanej już funkcji TypeID. Tutaj tworzę sobie iterator it, który będzie iteratorem na pierwszy element naszej tablicy. I zobaczmy, o taki to jest typ. Array iterator, czyli jest to iterator tablicy, który tutaj zawiera wewnątrz siebie alokator i wewnątrz siebie zawiera właśnie informacje, jaki to typ tam jest przechowywany, że to będą jakieś tam napisy. Dalej mamy tablicę nową, 20-elementową, ale tym razem będą to inty. I tutaj jeszcze pokazuję, zobaczcie, metodę size. Jeszcze raz, żeby było jasne, co ona robi. Ta metoda size, o, zobaczcie, wyświetla, ile jest elementów w tablicy. Tutaj zainicjowałem trzy pierwsze, pozostałe 17 będą to zera. O, i tu już sobie metodą moją print.stl wyświetliłem te wszystkie elementy tej tablicy. Tablice dostarczają nam też metodę add, której można używać zamiast pobierania elementu za pomocą indeksu, ale czymś się różni, bo się nie różniła to po co? Otóż ED kontroluje zakres. Tymczasem wykorzystanie operatora kwadratowych nawiasów, czyli to odwołanie się do jakiegoś indeksu, nie kontroluje zakresu. Możecie sobie to sprawdzić. Tutaj w komentarzu mam takie błędne wywołania, kiedy to Podaje element 20, którego już nie ma. W zasadzie nie 20, tylko z indeksem 20, bo 20 to jest, ale indeksu 20 nie ma od 0 do 19. A tutaj mam dwie metody, które odwołują się do wartości pierwszego elementu i ostatniego elementu front i back. Front i back nie są iteratorami. To jest tak, jakbym wziął pierwszy iterator i użył na nim wyłuskania, i ostatni i też użył wyłuskania. A tutaj na koniec taka metoda data, która zwraca mi adres pierwszego elementu, ale to jest dokładnie adres taki w rozumieniu tym jeszcze z języka C. I wtedy ten adres nie jest literatorem, ale właśnie jest czymś, co byśmy znali jeszcze z języka C. Zobaczcie tutaj na tę linijkę. Tutaj sobie wyświetliłem ten front i back, czyli jedynkę i 0, i tak dalej. I teraz jesteśmy tu definiujemy nową tablicę F10 i teraz popatrzcie, wyświetlam adres pierwszego elementu, tak klasycznie, i właśnie wywołuję metodę tutaj Data. I zobaczcie, co mamy. O, zobaczcie, że adresy są z pamięci dokładnie takie same, zatem już wiemy, czym jest ta metoda. A jak możemy ją wykorzystać? A no to oczywiście różnie od nas zależy, ale tutaj mam taki sposób wykorzystania tego, by do na przykład tablicy znaków, o to jest to miejsce, wpisać, wykorzystując adres pamięci, jakiś napis. W efekcie, kiedy sobie później wyświetlę acData. O, zobaczcie tutaj, to co wyświetlę? Wyświetlę słowo dużo. Co się stało? A to jest tak, jakbym wyświetlił napisy jeszcze z języka C, ponieważ ACData jest wskaźnikiem na czar, a wskaźnik na czar to były stringi jeszcze z, napis z języka C, a więc wyświetlenie teraz czegoś takiego de facto wyświetliło napis dużo. Tyle na dzisiaj. Do tablic jeszcze będziemy wracać później w różnych jakichś tam ćwiczeniach i przy tak zwanej okazji. Tyle na początek, jeśli chodzi o tablicę Miłej Reszty Dnia.